List Pawła do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipach, z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu memu, ilekroć o was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich modląc się z radością, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Jakoż sprawiedliwą jest rzeczą, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w sercu swoim, tak w więzach swoich, jak i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangelii, boście wy wszyscy ze mną uczestnikami łaski. Albowiem świadkiem mi Bóg, jak tęsknię do was wszystkich w sercu Jezusa Chrystusa i modlę się o to, aby miłość wasza im dalej tym więcej pomnażała się w poznaniu i we wszelkim rozumieniu, abyście mogli zbadać, co jest lepszego, abyście byli czystymi i bez nagany na dzień Chrystusowy, będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną dzieje, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje dla Chrystusa stały się wiadome w całym pałacu i wszystkim innym. I większa część braci w Panu, nabrawszy odwagi z powodu więzów moich, zaczęli z większą śmiałością bez bojaźni głosić słowo, jedni wprawdzie i przez zazdrość, i przez kutliwość, drudzy zaś i w dobrej myśli opowiadają Chrystusa, tamci przez kutliwość opowiadają Chrystusa nieszczerze, mniemając, że przydają ucisku więzom moim, ci z miłości, wiedząc, żem postawiony ku obronie Ewangelii. Ale cóż, w każdym razie, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest opowiadany i z tego się raduję i radować się będę, gdyż wiem, że mi to wyjdzie na zbawienie przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa, według oczekiwania i nadziei mojej, że się w niczym nie zawstydzę, ale z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć, albowiem dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. A jeśli żyć w ciele, to dla mnie owoc pracy i nie wiem, co wybrać, albowiem jestem ścieśniony od tego obojga, pragnę zejść ze świata i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale pozostać w ciele potrzebniejsze jest dla was. A będąc tego pewny, wiem, że pozostanę i pomieszkam z wami wszystkimi dla waszego postępu i radości wiary, aby chluba wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do was znowu przybędę. Tylko się zachowujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusową, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc dla wiary Ewangelii i w niczym nie lękając się przeciwników, co dla nich jest zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale i cierpieli dla Niego, mając taką samą walkę, jaką widzieliście we mnie i teraz słyszycie o mnie. Jeśli tedy jest jakie napominanie w Chrystusie, jeśli jaka pociecha miłości, jeśli jaka wspólność ducha, jeśli jakie serce i zlitowanie, dopełnijcie radości mojej, abyście toż samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc jednomyślni i jednorozumiejący, nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze.
Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika i stawszy się podobny ludziom, i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przetoż, umiłowani moi, jakeście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w nieobecności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Albowiem Bóg sprawuje w was i chęć, i wykonanie według upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, abyście byli beznagany i szczerymi dziećmi Bożymi, nienaganionymi wśród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa życia ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, żem nie na próżno biegał i nie na próżno pracował, ale choćbym i był ofiarowany przy ofierze i usługiwaniu wiary waszej, raduję się i współraduję się ze wszystkimi wami. Z tegoż tedy i wy radujcie się i współradujcie się ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że Tymoteusza wkrótce poszlę do was, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam nikogo równie myślącego, który by się szczerze troszczył o was, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. A wiecie, że jest wierny, dlatego, że jak syn ojcu, tak ze mną służył Ewangelii. Mam tedy nadzieję, że tego do was poszlę natychmiast, jak tylko obaczę, co się ze mną stanie. Mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę, alem uważał za rzecz potrzebną posłać do was Epafrodyta, brata i współpracownika i współbojownika mego, a waszego posłańca i sługę w potrzebie mojej, ponieważ pragnął was wszystkich i bardzo się smucił z tego, żeście słyszeli, iż zachorował, bo wprawdzie chorował mało nie na śmierć, ale się Bóg zmiłował nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie miał smutku na smutek. Przeto tym śpieszniej posłałem go, abyście ujrzawszy go, znowu uradowali się, a ja, abym miał mniej smutku. Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszelką radością i takich miejcie w poszanowaniu, albowiem dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, wystawiając życie na niebezpieczeństwo, aby dopełnić tego, czego w usłudze waszej względem mnie brakowało. Zresztą, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać wam jedno i to samo nie jest dla mnie rzeczą uciążliwą, a dla was jest bezpieczna. Patrzcie na psy, patrzcie na złych robotników, patrzcie na pożezanie. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie ufamy ciału. Chociaż ja mógłbym mieć zaufanie i w ciele, a jeśli kto inny sądzi, że może mieć zaufanie w ciele, tym bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniamina, Żyd z Żydów, według zakonu faryzeusz, według gorliwości prześladowca Kościoła, według sprawiedliwości, która jest z zakonu, będąc bez nagany. Ale to, co mi było zyskiem, tom z powodu Chrystusa poczytał za szkodę. Owszem, i wszystko poczytuję za szkodę dla zacności poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego,
dla którego wszystkiego się wyrzekłem i wszystko poczytuję za śmiecie, żeby pozyskać Chrystusa i być znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z zakonu, ale mając tę, która jest przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania i wspólność cierpień Jego, stając się podobny śmierci Jego. Czy jakim sposobem nie dostąpię powstania z umarłych? Nie jakobym już pochwycił, albo już był doskonałym, ale dążę, czy nie pochwycę, gdyż i pochwycony jestem przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie mniemam o sobie, żem pochwycił, ale tylko, zapominając, co za mną i dążąc do tego, co przede mną, zmierzam do celu ku nagrodzie powołania Bożego, z wysokości w Chrystusie Jezusie. Ilu tedy nas jest doskonałych, tak myślmy, a jeżeli w czymkolwiek inaczej myślicie, i to Bóg wam objawi. Ale do czegośmy doszli, w tym według tego samego prawidła postępujmy i tak samo myślmy. Bądźcież naśladowcami moimi, bracia, i zapatrujcie się na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Albowiem wielu postępuje, o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie, których Bogiem brzuch, a chwałą hańba ich, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza bowiem ojczyzna w niebiosach, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Przetoż, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, tak stójcie w Panu, najmilsi. Upominam Ewodię i Syntychę upominam, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, towarzyszu wierny, bądź pomocą im, które w Ewangelii razem ze mną pracowały, i z Klemensem, i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem żądania wasze niech będą objawione przed Bogiem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwego, co tylko poczciwego, co tylko sprawiedliwego, co tylko czystego, co tylko miłego, co tylko chwalebnego, jakakolwiek jest cnota i jakakolwiek chwała, o tym myślcie. Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, żeście już znowu zakwitnęli, iż możecie mieć staranie o mnie, o co i przedtem się staraliście, a czas nie był przyjazny. Mówię to nie z powodu niedostatku, bom się nauczył przestawać na tym, co mam. Umiem żyć i w poniżeniu, umiem i w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, i nasyconym być, i głód znosić, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrzeście uczynili, żeście wspólnie wzięli udział w moim ucisku. A wiecie i wy, Filipensowie, że na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden zbór nie udzielił mi nic na rachunek dawania i brania, tylko wy sami, boście i do Tesaloniki i raz i drugi posłali mi, czego było potrzeba. Nie, żebym miał szukać datku, ale szukam pożytku,
który by był obfity w rachunku waszym. I odebrałem wszystko, i mam dostatek. Obfituję, wziąwszy od Epafrodyta, coście posłali jako wonność kadzidła, jako ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, a najbardziej, którzy są z cesarskiego domu. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, z wami wszystkimi. Amen.